Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Ball Openingu. A dzisiaj otworzymy tą samą edycję piłek co w poprzednim materiale, czyli UEFA Champions League Stars Plus Team of the Year. Oczywiście edycja z ćwierćfinału, bo jest nadal dostępna, więc warto ją otworzyć. Nie mamy niestety tych piłek, gdzie jest 100% szans na trafienie czarnej piłki, szkoda, no ale takie życie. Możemy sobie zobaczyć, kto tutaj się znajduje. No oczywiście Messi, Ibra, Robben, Ronaldo, Suarez, Neymar. Wielu piłkarzy świetnych. No widzicie, tutaj nawet przypuśćmy, setnym piłkarzu jest dobry traf, nie? Więc to jest mega. To co dopiero będzie, jak będzie edycja z półfinału. Zobaczymy, kto jest najgorszy możliwy. Semedo jest najgorszym do trafienia, no ale też by nie był taki zły, no. Ale oczywiście to jest marzenie ze złotej piłki. Lord Bentner. Ale zaczynajmy już opening. Oczywiście za GP. I zobaczmy, kto czeka w środku. Zatrzymujemy, może się uda trafić czarną na początek. Tak jest, czarna na sam start, świetnie zaczynamy. Niezłe korki. Ale niestety nie biegnie. I w pierwszej piłce mamy Marquinhosa. Niezły środkowy obrońca, może go kiedyś użyjemy, kto wie. Ale widzę, że środkowi obrońcy nadal ciągną do naszego klubu. Ale boję się, kto będzie następny. Oczywiście wysyłamy go do klubu i otwieramy dalej. Druga piłka. Teraz niech się chwilę pokręci, może to da nam więcej szczęścia, zobaczymy. Oj, teraz te złote tak niebezpiecznie rozstawione. Zatrzymujemy. I patrzymy, co wypada. Na szczęście czarna, uff. Było blisko złotej, ale jest czarna. No i znów niestety nie biegnie. I zawaleta. Dobre overallowo, prawy obrońca, no ale wiadomo, mamy tam lepszego Vanderbilta, ale może kiedyś zagra, kto wie. Nie jest to na pewno zły traf, nie? Na razie overallowo bardzo fajnie, jak na te niebiegnące karty oczywiście. Więc nie jest źle. I czas na trzecią piłkę. Ale oczywiście liczymy, że ktoś pobiegnie wreszcie, nie? Bo to by było fajne. Zatrzymujemy i obserwujemy, kogo tym razem trafiamy. Znów czarna, 3 pod rząd, tak jest. No i znowu niestety nie biegnie, szkoda. I w środku czeka Augusto z Atletico Madryt. Czyli dzisiaj najgorszy traf, ale zobaczymy, co będzie dalej. I tak nie jest to zły traf, no. Dobry środkowy pomocnik. Tylko niestety my mamy lepszych, no, obecnie. Ale dalej otwieramy, nie poddajemy się i liczymy na bardzo dobry traf. Oby tylko czarna wypadła, oby. Zatrzymujemy. I tak jest, czwarta pod rząd. O! Wreszcie, o, mamy bramkarza, no. Tylko, że mamy Kana, no, ale kto tu będzie? Joe Hart, no. 84 overall, bramkarz Manchesteru City. No, czyli taki bardzo dobry zmiennik, bym powiedział, dla naszej ekipy. No, statystyki ma świetne. Jakbym nie miał Kana, no to na pewno on by się stał podstawowym bramkarzem, no. Wysyłamy go do klubu. I czas na piątą piłkę w dzisiejszym materiale. Na razie naprawdę fajnie to wychodzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oby tylko nie złota. Tak jest, piąta czarna. O, jest szansa teraz, ale niestety znów nie biegnie. I w środku czeka Delf. Znowu piłkarz Manchester City, środkowy pomocnik. No, nie ma tragedii, no. Tyle powiem. Ale szkoda, że nikt nie biegnie jeszcze. Wysyłamy do klubu i otwieramy ostatnią piłkę w dzisiejszym materiale. 10 tysięcy GP i patrzymy, kto się teraz trafi. Dobra, zatrzymajmy teraz. I obserwujmy. Szósta czarna, świetnie, 6 czarnych piłek. O, i wreszcie ktoś biegnie, dobrze. I obserwujmy, kto to jest. Javier Pastore. No nieźle, nieźle, na koniec. Środkowy pomocnik z Paris Saint-Germain. Więc dzisiaj same czarne piłki, dwie karty, które, no powiedzmy, biegły, bo Hart to tam bardziej coś innego robi, no ale
Nie było tragedii, szczerze. Bardzo fajny opening. Praktycznie nie mieliśmy nigdy 100% szans na trafienie czarnej piłki, a jednak trafialiśmy je cały czas. Więc nie ma źle. O, najwyższy overa 84. Bywało wyżej, no ale dobrze, że to jest i żadna złota nam się nie trafiła, bo jednak czarne są lepsze. Więc jak coś ludzka, już wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam na następny. Trzymajcie się.